Cześć, to Hilpidero i witam was dzisiaj w potwierdzonych transferach. Tak, to będzie taka seria uzupełniająca moje ratings predictions. Jeżeli jakiegoś zawodnika tam nie było, gdyż przyszedł po moim filmie, to ten zawodnik zapewne będzie się znajdował właśnie w tej serii filmów z poświęconymi transferami. Dzisiaj pierwsza paczka 14 potwierdzonych transferów. Zaczynamy od Daniego Alvesa, który właśnie nie trafił do mojego notowania Juventusu. Przeszedł za darmo z Barcelony właśnie do starej damy. Następny transfer to Eric Bailly, czy Bailly, Bailly chyba bardziej czyta, bo to nie jest Anglik, tylko zawodnik z wybrzeża kości słoniowej. Środkowy obrońcy, naprawdę przyzwoity pace, ale work rate go skreślają. Brill Embolo, czyli Szwajcar, który trafił za wielkie pieniądze do Schalke, był na liście transferu, znaczy na liście celów Lipska. Było długo mówione, gdzie trafi, może Eintracht, może właśnie Lipsk, może Borussia Mönchengladbach, może Borussia Dortmund, ale ostatecznie FC Schalke było królem polowania właśnie po Embolo. Kolejna liście jest Sofian Fego i to bardziej nowszy transfer, przejście za darmo, podpisany kontrakt nieprzedłużony w Walencji. Za darmo wylądował Feguli, reprezentant Algierii w West Hamie. Będziemy mieli takich dwóch prawoskrzydłowych właśnie z tego kraju. Mares kontra Feguli. Ciekawy jestem już tej rywalizacji, kiedy właśnie West Ham podejmie mistrza Anglii Leicester City. Kolejny transfer to transfer, który ja tak osobiście można powiedzieć, że przewidziałem w mojej serii Atletico, ale to nie jest żadna nowość, bo przeważnie w moich seriach staram się jak najbardziej realistycznie dobierać cele transferowe, a że potem one się powtarzają w prawdziwym świecie, to nic dziwnego, no bo wiadomo, dlatego przygotowuję się do moich serii bardzo skutecznie, dlatego potem to się powtarza. Tak samo było na przykład z Danem Ingsem w Liverpoolu. Ilkay Gündoğan, kolejny ciekawy transfer do Manchesteru City, 27 milionów euro, stosunkowo mało jak za takiego dobrego piłkarza, ale warto wkalkulować, że po prostu jego bardzo męczą kontuzje. Mats Hummels, o nim już wspominałem w moim filmie z Bayernem, tutaj się pojawia po raz kolejny, tylko jest uzupełnienie takie, że właśnie 38 milionów euro musiał zapłacić zespół z Bawarii za obrońcę Borussii Dortmund. Loris Karius, transfer właśnie, którego też nie uwzględniłem w moim filmie z Liverpoolem, nie jest to duża kwota, no ale wiadomo, to jest bramkarz. No i przeszedł z Mainz, był tam jednym z najlepszych bramkarzy w całej Bundeslidze, więc uważam, że overall 81 jak najbardziej dla niego pasuje. I kolejny zawodnik, o którym już się wypowiedziałem, stworzyłem nawet oddzielny filmik, Sadio Mane, 42 miliony euro. Nie wiem, jak to się przekłada na miliony euro w przypadku Karola czy Benteke, ale jeżeli chodzi o funty, to tak jak mówiłem, drugi największy transfer, jeżeli chodzi o transfer do Liverpoolu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Według mnie karta 80 jak najbardziej dla niego pasuje. Alvaro Morata to taki transfer typu wykorzystajmy klauzulę, bo wiadomo, Real miał tą klauzulę odkupu od Juventusu za 30 milionów euro i mi się wydaje, że to jest wykorzystana klauzula po to, żeby go jeszcze drożej sprzedać, ale nic nie wykluczone, możliwe, że Zidane go zatrzyma i potem dopiero go sprzeda, jeżeli ewentualnie nie będzie pasował do jego koncepcji taktycznej. Miralem Pjanic, o nim już wspominałem w filmie z Juventusem, 32 miliony euro, naprawdę, jeżeli chodzi o to, jak na przykład właśnie ściąga się Sadio Mane, to wychodzi na to, że Pjanic to jest wielka okazja, no bo sorry, ale takiego pieniędzy to bym chciał w Liverpoolu za takie marne pieniądze. I już powoli przechodzimy do końca, Victor Wanyama, taki mniejszy transfer, ale też bardzo ważny, niby tylko 15 milionów euro, ale to może być jeden z ważniejszych zawodników, jeżeli chodzi o Tottenham, który gra oczywiście w lidze i zarówno angielskiej, jak i lidze mistrzów, więc taka głębia transferowa będzie im naprawdę potrzebna. I na sam koniec Timo Werner, taki najmniejszy transfer. Nie, przepraszam, to nie będzie koniec. Jeszcze jeden zawodnik po Wernerze. To nie jest taki jakoś szczególnie znany zawodnik, szczególnie duży transfer, ale zawsze warto wspomnieć o takim transferze do Lipska, gdyż wiadomo, ten zespół będzie takie ciekawe transfery przeprowadzał i dosyć drogie te transfery też będą. No i teraz, na koniec, jak mogłem zapomnieć, Granit Xhaka, zawodnik, który, no, że tak powiem, Polskę wprowadził do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, no bo w sumie Fabiański tam przy tym rzucie karny nic do powiedzenia nie miał. Xhaka sam sobie go przestrzelił. Dziękujemy, Garnicie. 35 milionów euro, stosunkowo dużo, ale Arsenalowi się może przydać, chociaż to nie jest typ zawodnika, którego Arsenal poszukuje. Mi się wydaje, że bardziej powinien szukać zawodnika typu Coquelin, tylko bardziej doświadczonego, a nie Xhaka, bo Xhaka tak naprawdę to jest zawodnik typu Wilshere, typu Ramsey, chociaż Ramsey ostatnio grał dużo na skrzydle, typu Cazorla, który też jest ostatnio cofnięty do rozegrania, no i to jest kolejne takie powielenie po prostu zawodnika w formacji Arsenal, ale zobaczymy, może się stanie jakąś większą gwiazdą.
No i cóż, to było na tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejne. Oczywiście będą ratings, prediction, będą kolejne potwierdzenia transferów. I to było na tyle jeszcze raz. Lajkuj, subskrybujcie, napisz. Ciao.